Ostrów Tumski w Poznaniu to kolebka państwowości polskiej. W rezerwacie archeologicznym Genius Loci możemy obejrzeć relikty wczesnośredniowiecznych umocnień grodu. Widzimy tutaj pięknie zachowane konstrukcje wałów grodowych, które zostały posadowione pod koniec X wieku, czyli w okresie, w którym nie tylko budowało się państwo, ale również tworzyła się nowa forma duchowości na tych terenach związana z wprowadzaniem religii chrześcijańskiej. Taki sposób pokazania tych konstrukcji był możliwy dzięki współpracy wielu środowisk naukowych i przede wszystkim dzięki funduszom unijnym. Szczycimy się tym, że jest to pierwsza taka forma na świecie i patent wyjątkowo poznański. Trakt królewsko-cesarski łączy najważniejsze obiekty historyczne Poznania. Rozpoczyna się na Śródce i kończy na Jeżycach. Połączenie mostem cybińskim Ostrowa Tumskiego i Śródki rozpoczęło wieloletni proces rewitalizacji tej części miasta. Szczególnie w tym roku, w 2016 roku, warto odwiedzić Poznań ze względu na obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Zapraszamy szczególnie na Ostrów Tumski, na Śródkę, w miejscu, gdzie zaczęła się historia Polski. Wyjątkowa okazja, kwiecień tego roku, obchody 1050-lecia Chrztu i myślę, że znakomity pretekst do tego, żeby odkryć Poznań na nowo i przypomnieć sobie o tym, jak historia Polski powstawała 1050 lat temu.